Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu, kłaniam się nisko pani Mirosławie Stachowiak-Różeckiej, posłance Prawej i Sprawiedliwości, która jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dobra jest pani w biathlonie? No nie bardzo. Nie bardzo? A do kogo by pani najchętniej strzelała? O, ja jestem pacyfistką. Pacyfistką. Solidarna Polska to też pacyfiści, oni się domagają, żebyście po prostu sobie poszli. Oni nie chcą wam robić krzywdy. Może nie wszyscy, na początek minister Szymański. No i moje pytanie brzmi, czy Konrad Szymański powinien stracić swoje stanowisko? Nie widzę powodu, dla którego Konrad Szymański powinien stracić stanowisko. Zresztą zdaje się, że koledzy tak prawda na okrągło opowiadają, że nie chcą się wtrącać, że to nasza sprawa, że w koalicji to nie mają wpływu na pewne rzeczy, no ale. No powiem tak, szanowni państwo, no robimy swoje, jeśli chodzi o politykę tą związaną z relacjami Unii Europejskiej. Ja oceniam, że mimo trudności jednak idziemy w dobrze wyznaczonym kierunku. Nie widzę powodu, żeby jakikolwiek minister odpowiadający za tą politykę miał stracić stanowisko. I żadnych zmian nie powinno być? Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby w tej sprawie ulegać presji. Moim zdaniem to, co jest ważne w relacjach z Unią Europejską, to konsekwencja. Ale pani minister, zresztą, ta kwestia Unii Europejskiej... Bardzo wyraźnie, premier powinien posypać głowę popiołem, zmienić politykę zagraniczną, a symbolem tej zmiany powinna być dymisja Konrada Szymańskiego. I ludzie mają prawo pomyśleć sobie tak, albo jest coś na rzeczy i rzeczywiście premier powinien to zrobić, no albo powinien ukarać tych, którzy mu teraz chcą meblować gabinet. Szanowni państwo, jeśli pan redaktor pozwoli, bo z tymi kwestiami związanymi z Unią Europejską, nasza suwerenność, weto, o którym mówi pan Zbigniew Ziobro, prawda, i to, co się wydarzyło z wyrokiem TSUE, to wszystko jest bardzo skomplikowane. No dobrze, ale to wszystko jest bardzo skomplikowane. Mi bardzo zależy, by słuchacze jednak zrozumieli, gdzie jest problem, może wtedy zrozumieją, dlaczego nie widzę powodu do odwoływania kogokolwiek. Problem w tej chwili jest dość prosty. To znaczy, mamy do czynienia z kolejnym konfliktem w łonie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. No i pytanie brzmi, czy jest to kolejna widowiskowa awantura, która skończy się na niczym, czy też tym razem z tego coś będzie, to znaczy, czy na przykład rozpadnie się Zjednoczona Prawica? Szanowni państwo, sprawa jest następująca. Trzeba zrozumieć pana Zbigniewa Ziobro, który buduje konsekwentnie swoją frakcję. Ja oceniam, że prawda stwierdził, że w tym elektoracie wątpiącym w sens współpracy i bycia w Unii Europejskiej jest jakiś potencjał. Stąd takie emocjonalne prawda opowieści o tym, że źle te relacje z Unią Europejską budujemy. Ale ja próbuję odpowiedzieć, panie redaktorze. Tak. Mówi pani do mnie, szanowni państwo. No ale znaczy, słuchają nas słuchacze, czy tylko my ze sobą rozmawiamy? Nie, bo pani przemawia teraz. Jeśli pani chciała odpowiadać na pytanie, to ja mam akurat jak raz pytanie, szanowna pani poseł. Szanowny panie redaktorze. Więc ja mam jak raz takie pytanie. Dobrze, to skoro w takim razie nic się nie dzieje, nic złego, to skąd ta szarża Solidarnej Polski? No to próbuję odpowiedzieć, a pan do mnie o szanownym państwie. No więc spróbujmy jeszcze raz. Otóż oczywiście jest jasne dla wszystkich, że Zbigniew Ziobro buduje swoją frakcję i jakoś tam swoją odrębność chce przy tej okazji pokazać i zaznaczyć. Widocznie właśnie w ten elektorat wątpiący celuje. Ja drugi raz próbuję odpowiedzieć na to pytanie. Kończę, postaram się krótko. Panie redaktorze, szanowni państwo. Nie, ja bardzo panią przepraszam, ale to Marlena Maląg wytyczyła pewne trendy, ale to naprawdę nie na tym polega rozmowa. Proszę mi tylko powiedzieć, no dobrze, no jeżeli pani mówi, oni budują odrębność, no to ja to rozumiem, można odrębność budować. Ale jest programowo. Jeszcze jedna rzecz, którą trzeba zrozumieć, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobro. No dobrze, zanim zrozumiemy Zbigniewa Ziobro, to zadam pytanie, czy premier nie powinien pokazać, kto tu rządzi. Ja sądzę, że w polityce jednak głównie chodzi o kompromis i porozumiewanie się, a nie pokazywanie, kto rządzi, a już na pewno nie dyskusję na ten temat, prawda, liderów różnych frakcji w mediach, niestety, tak Solidarna to oceniam. Polska zapowiadała, że w sobotę postawi wam ultimatum. No więc to właśnie, znaczy, zapowiedziała mówią, to przed kamerami, prawda, na konferencji prasowej i rozmawiamy za pośrednictwem mediów i briefingów. Myślę, że to nie jest dobry kierunek. Ja rozumiem trochę emocje Zbigniewa Ziobry, bo jakby ten konflikt, tak się wydaje, który jest związany z Unią Europejską, w jakiejś mierze jego dotyczy. On jest przywiązany do swoich projektów związanych z reformą sądownictwa i rozumiem, że nie bardzo widzi powód, żeby się miał wobec tego gdzieś przesunąć, zrobić krok do tyłu, a takie propozycje leżą na stole, prawda? Są projekty i poselski, i prezydencki dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej i decydujemy się na to, żeby o tym rozmawiać. Skoro przyjęła pani zaproszenie nasze na rozmowę, a nie na swoje wygłaszanie oświadczeń, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, które zadałem. To znaczy, jeżeli mamy taką sytuację, w której minister mówi jasno, że premier popełnia historyczny błąd, jego podwładny, wiceminister, chce zwalniać innego ministra, tym razem konstytucyjnego ministra, bo Konrad Szymański jest konstytucyjnym ministrem,
No, a premier mówi, nic się nie stało, nic się nie stało, oni tak muszą mówić, bo zaznaczają odrębność, to normalni ludzie, nasi słuchacze, mają prawo powiedzieć, plują im w twarz, a oni mówią, że deszcz pada. Szanowny panie redaktorze, no jak mówię, no nie warto takie dyskusje prowadzić. To jest apel do pana ministra Ziobro i jego kolegów. Medialnie nie bardzo widzę celi po co, bo ja uważam, że najlepszym projektem i zakładam, że jednak koledzy Solidarnej Polski też tak to widzą, jest jednak ten, który nazywamy Zjednoczoną Prawicą. 8:00 naszym gościem jest Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Jest inny pomysł na ułożenie tej sceny politycznej, pani to poseł, moim zdaniem chciałbym zobaczyć cel. Zrozumieć i zapytać przede wszystkim o to, pani czy poseł, to się opłaca Zjednoczonej się, ja Prawicy pozwolę... i służy Polakom. Pani poseł, tak. Umówmy się, że ja pani pozwolę na wygłoszenie tych oświadczeń. Pani ma ogromną ochotę. Ja rozumiem, że pani ma ogromną ochotę wygłoszenia oświadczenia. Będzie pani miała 1,5, nawet 2 minuty, ale to może za chwileczkę. Świetnie, to już nie mogę. Proszę odpowiedzieć na to pytanie, jeśli pani byłaby tak łaskawa. No dobrze, czy to naprawdę nie jest tak, jak ludzie mówią, że ogon chce mertać psem? Że Solidarna Polska, mająca 20 posłów, chce dyrygować 200-osobowym klubem Prawa i Sprawiedliwości. Gdybym był premierem Morawieckim, gdybym był Jarosławem Kaczyńskim, nie podobałoby mi się to. Panie redaktorze, Solidarna Polska budowuje... Panie redaktorze, Solidarna Polska buduje swoje ugrupowanie, swoją frakcję, swoją jakąś odrębność, niezależność, ma do tego prawo, jak mówię, emocje związane z wyrokiem TSUE i koniecznością likwidowania. Ale proszę stało, mi pozwolić, koniecznością likwidowania Izby Dyscyplinarnej rozumiem, bo przecież dotyczy to projektu, którego ojcem jest Zbigniew Ziobro. I teraz on musi się zastanowić, czy emocje mają. No dobrze, ale nie daje mi pan skończyć, a ja ciągnę to wprowadzenie, więc powinien sobie pan Zbigniew Ziobro i koledzy z Solidarnej Polski zadać pytanie. Pytanie, czy warto porzucić projekt Zjednoczonej Prawicy reformowania Polski i pracy dla Polaków na rzecz emocji, które ja oceniam nim w pani tym poseł, momencie kieruję. Czy pani już wie, czy straciła pani na Polskim Ładzie? A mogłabym jeszcze jedno zdanie jednak pani o tym poseł, TSUE? To ile pani straciła? Nie wiem, czy straciłam na Polskim Ładzie. Jak to? Pani nie wie, nie dostaje pani pensji? Zarabia dostaję pani tak dużo, że pani pensję, nie sprawdza? Sądzę, że będę to widzieć bardzo wyraźnie przy rozliczeniu rocznego PIT-u. Ja powiedzieć w takim zarabiam razie... odrobinę brutto w więcej niż te 12 tysięcy zapowiadane przez premiera. Tak, bo pani jest szefową, więc zakładam, komisji, że stracę. Pani, proszę powiedzieć, pani wie, jak się nazywał minister i wiceminister finansów, którzy stracili stanowisko? Ale co to ma do... Czy pani pamięta, jak się nazywał minister finansów oraz wiceminister finansów, którzy stracili stanowisko za wprowadzenie Polskiego Ładu? No oczywiście, to że proszę pamiętam to tak jak średnio. Się nazywali? Znaczy, nie wie pani, jak się nazywał minister finansów. No nie pamiętam, w tej chwili czuję się taka zaskoczona, no co mam powiedzieć. Ministrem finansów był pan Tadeusz Kościński, a wiceministrem finansów był Jan Sarnowski. Ja rozumiem, że to nie byli przesadnie znani politycy, no to stąd moje pytanie. Czy pani wie może, kiedy będzie nowy minister finansów, którego nazwiska też nie zdąży pani poznać? Mam nadzieję, że zdążę poznać, zapamiętać, bo będzie miał dużo do zrobienia i będziemy pewnie wiele razy o Polskim Ładzie rozmawiali, więc ja liczę, że szybko. Radio RMF 24, interia.pl, Mirosława Stachowiak-Różecka z nami. Zapraszam, zostańcie z nami właśnie w internecie, a słuchaczom RMF życzymy bardzo miłego weekendu. To pani minister, no pani mówi, że będziesz... Nie jestem panią minister. Pani minister, SP w takim razie, bo może pani zostanie. Pani poseł, pytam o ministra, stąd ten minister mnie przyszedł do głowy, a raczej na ślina na język przyniosła. Pytanie jest zupełnie poważne. No jeżeli... Pani nie zna ministra finansów, jeżeli pani nie zna wiceministra finansów, to pytanie, które brzmi, czy aby właściwi ludzie zostali odwołani? No bo zostali odwołani zupełnie anonimowi, proszę się nawet nie smucić, nie jest pani jedyną, która nie znała tych ludzi. Nikt ich nie znał. Znaczy moim zdaniem ich żony nie wiedziały, że oni są ministrami. No. Oni sami nie bardzo wiedzieli, gdzie pracują. Znaczy to, co się tam dzieje, to jest taki kompletny chaos, że właściwie trudno się dziwić. Ale co jest chaosem? I no, gdzie to, co tam się Ład dzieje, panie jest redaktorze? Znaczy, bardzo panią przepraszam. Od 3 miesięcy, no nie od 3, od 2, próbujecie naprawić Polski Ład. Próbujecie go naprawić w ten sposób, że naprawiacie przepisy, których nikt i tak nie rozumie. Znaczy, jeżeli Kancelaria Sejmu musi pytać Ministerstwo Finansów, jak właściwie się liczy pensje posłom, bo my, Kancelaria Sejmu, nie wiemy,
no to ja bardzo panią przepraszam. To znaczy, że te przepisy są wprowadzone absurdalnie, źle i głupio. No dobrze, to teza, pytanie. Pytanie brzmi, kto powinien za to ponieść odpowiedzialność? Czy aby na pewno anonimowi ludzie, czy nie powinien jej ponieść na przykład premier? Nie, odpowiedzialność powinni ponieść ci panowie, którzy ją ponieśli. Oni odpowiadali w resorcie finansów za wprowadzenie i wdrożenie tego projektu. I tu jest dla mnie oczywiste, że to te głowy poleciały, szanowni państwo. Szanowna pani minister, do połowy... Pani poseł, panie redaktorze. Dobrze, szanowna pani poseł, do połowy lutego, od stycznia, od 1 stycznia do połowy lutego samą jedną ustawę o picie zmieniano w ten sposób, że zmiany wprowadzono, uwaga, w 852 miejscach. W 852 miejscach wprowadzono zmiany do ustawy o picie. No na litość boską. Jeżeli to nie wprowadza chaosu, to znaczy, że nie istnieje chaos. Nie ma takiego pojęcia. Ale nie kwestionuję uczucia wśród wyborców i podatników uczucia chaosu. Spokojnie, powoli. Szanowny panie redaktorze, ja przestrzegam i w tym miejscu chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie przed takim totalnym krytykowaniem projektu Polski Ład i opowiadaniem o chaosie, bo gdzie jest chaos, to jest i niestety musimy go naprawić. Ale nie możemy zapominać o tym, co w tym projekcie jest dobrego, jak choćby kwestie, prawda, kwoty wolnej od podatku, Jarosław czy zwiększenia pierwszego progu podatkowego. W Polskim więc radiu, że spokojnie. Ja jestem bardzo spokojny, że Jarosław Kaczyński chyba też jest spokojny, ale on zauważa bardzo poważne błędy. Mało tego, twierdzi nawet, że to wygląda mu na sabotaż. Znaczy on nie używa słowa sabotaż, ale jeśli mówi, że komuś może nie zależało na tym, żeby tam był sukces, no to się nazywa po polsku sabotaż. Ktoś wam wkłada kij w szprychy. Kto? Nie wiem, czy to jest sabotaż i nie wiem, czy ktoś nam wkłada w kij szprychy. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że niestety zgadzam się, że w związku z tym, co się zadziało na początku roku, trzeba się nad tym pochylić i błędy wyeliminować i naprawić. Natomiast w ostatecznym rozrachunku chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, kibicuję temu projektowi. Uważam, że w obszarze idei głównych założeń jest bardzo dobry, więc róbmy dalej. Mam nadzieję, że niebawem nowym ministrem finansów wszystko, żeby rzeczywiście Polacy jak najszybciej to odczuli w portfelach premiera... podatkach. Rosyjski premier Wiktor Czernomyrdin. Ale panie redaktorze, czego pan ode mnie oczekuje? Że będę powtarzać to, co już wszyscy powiedzieli od początku roku, przyznawać po raz kolejny to, o czym pan już wspomniał, że przyznaliśmy się do błędu i do... No tak, ponieważ ja jestem optymistką i wierzę, że nie jest za późno, żeby jeszcze w tym roku podatkowym, w tym roku finansowym pokazać Polakom, że naprawdę warto było zmiany podatkowe w Polsce wprowadzić. Będziemy to konsekwentnie regulować, naprawiać i Polacy to odczują. Tyle mam na ten temat do powiedzenia. Wiktor Czernomyrdin powiedział, że chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze. Nie wyszło jak zawsze. No, szanowny panie redaktorze, no przepraszam, kwota wolna od podatku. Wszyscy, dokładnie wszyscy, i politycy, i Polacy oczekiwali, że ta zmiana zostanie wprowadzona i jest. Nie zapominajmy o tym. To jest taki sztandarowy przykład, że to jest dobry kierunek. Zmiany podatkowe, które prowadzą do bardziej sprawiedliwego rozliczania podatku i ponieważ u pana jest bardzo mało czasu i krótkie odpowiedzi, nie, to wystarczy, że powiem, że ten projekt eliminuje coś takiego, co w Polsce miało niestety miejsce od lat, jak, prawda, spółki, w których pracuje kilka osób i współpracownicy, prawda, na orbicie tej głównej spółki, którzy prowadzili działalność gospodarczą. Jeśli mowa o orbicie, to rzeczywiście niektórzy chcemy tu zdrowo odlatują. Ale ja, żeby nie było, że ja składam obietnice, ja nie jestem PiS. Ja swoich obietnic dotrzymuję. Ma pani, proszę, teraz minutę na to, żeby wygłosić to świadczenie. Skorzystałam z minuty, ja bym raczej wróciła do tych spraw z Unią Europejską, proszę, bo mi bardzo zależy, jeśli mogę oświadczenie w sprawie Unii i wyroku. Szanowni państwo, bo rzeczywiście szanowny panie redaktorze, myślę, że... Najpierw jednak jedno pytanie. Pani ma męża i syna, prawda? Jak pani z nimi rozmawia, to pani też mówi, szanowni państwo... I pani im tam mówi... Staram się być grzeczna, panie redaktorze, więc zauważę jeszcze raz, może pan zapomniał, jest dosyć egocentryczny, przepraszam, że to odpowiem, ale tak to odbieram, że jednak rozmawiamy z pana pomocą i za pośrednictwem kamery, również z słuchaczami. I z szacunku do nich, zwracam się do nich, szanowni państwo, po prostu. Tak, wyjaśniliśmy sobie te sprawy. Oni na razie się dowiedzieli, że pani nie wie, jak się nazywa minister finansów. No niestety, nie pamiętałam tego, trudno. No. Nie, nie pamiętałam, zapamiętam dobrze nazwisko nowego ministra, bądź pani minister, obiecuję. Dobrze, ja się nazywam Robert
Robert Mazurek, tak na wszelki wypadek, a pani się nazywa Mirosława Stachowiak-Różecka. Teraz czas na pani oświadczenie. Zależy mi na tym, żeby słuchacze w tym chaosie, bo tu to rzeczywiście mamy chaos informacyjny, jeśli chodzi o to, co się dzieje w kwestiach związanych z Unią Europejską, prawda? Z jednej strony słyszymy weto, trzeba było zawetować, z drugiej obronimy swoje suwerenności, z trzeciej praworządność, nie wiadomo tak dokładnie, co to jest, bo to nigdzie w aktach unijnych nie jest zdefiniowane. Więc najkrócej, jaki mamy problem, jeśli chodzi o Unię Europejską? Sobie przygotowując się do programu, wymyśliłam taką oto metaforę, jeśli mi pan pozwoli wygłosić, żeby słuchacze, państwo spróbowali jakby zrozumieć, z czym się borykamy. Otóż, ale pan mi dał minutę, obiecał mi pan minutę, więc mam drugie pół. Uwaga. Więc wydaje się, że nam wszystkim i politykom, również słuchaczom, Polakom, wydaje się, że zasiadamy, jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską, do brydża, prawda? Gra sportowa, świetne zasady, wszyscy je rozumieją, jest fajnie. Tymczasem okazuje się i wiele miesięcy, jak to obserwujemy, możemy dojść do wniosku, że jednak to poker, więc musimy wobec tego grać w pokera. Zasady nieczyste, a właściwie żadnych zasad, mogą się zmienić w trakcie gry i do tego musimy być przygotowani i to właśnie, jeśli chodzi o kwestie związane z Unią Europejską, powinniśmy robić. Nie, naprawdę, ludzie, to teraz wszystko zrozumieliście. No, jak się będziecie jeszcze mieli jakieś wątpliwości, znaczy, że się czepiacie i się w ogóle idziecie wypchać. Tak, proste. No dobra, to jeszcze jakieś pytanie, skoro oświadczenie się panu nie podobało. Mam takie pytanie. A właściwie najpierw krótka informacja dla pani. Mogło to pani umknąć. Pani Agata Duda, Agata Kornhauser, Duda, żona prezydenta, spotkała się z posłankami opozycji, z którymi rozmawiała w sprawie Lex Czarnek, w sprawie ustawy zmieniającej prawo światowe. Pani jest szefową Komisji Edukacji w Sejmie. Czy pani spotkała się z panią prezydentową? Tak. Kiedy? Spotkaliśmy się z panem prezydentem i panią prezydentową, no tak myślę, już 2-3 tygodnie temu. Czyli po spotkaniu. W tym spotkaniu uczestniczyła jeszcze pani poseł Teresa Wargocka, minister Przemysław Czarnek i Dariusz Piątkowski. No tak, czyli najpierw prezydentowa spotkała się z paniami z opozycji. Panią nie pytała o radę, o opinię. Nie ma pani takiej za złe, nie ma pani takiego żalu, że to ona rozmawia z tymi z Platformy, z tymi zdrajcami, a nas nie chce słuchać? Nie mam żalu ani problemu z tym. Cieszę się, że mogłam się spotkać. Mam nadzieję, że wątpliwości wspólnie wyjaśniliśmy i czekamy na decyzję pana prezydenta. Jak prezydent zawetuje tę ustawę, to co pani powie? Mam nadzieję, że tego nie zrobi. Byłoby szkoda. Mówię to zupełnie szczerze, bo myślę, że projekt, który wyszedł z Sejmu po długich dyskusjach, również Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało do tego projektu posłowie Prawa i Sprawiedliwości poprawki, jest naprawdę dobrym projektem, służącym przede wszystkim rodzicom i dzieciom. Tylko, że... No ale jest naprawdę dobry, panie redaktorze. To jest dobry projekt, potrzebny, więc mam nadzieję, że wejdzie w życie. To co jest nim tak, co jest nim najlepszego? Jakby pani chciała powiedzieć the best of Lex Czarnek, to co by tam pani znalazła? Najważniejsza rzecz to, że rodzice będą wiedzieli, jakie organizacje pozarządowe na teren szkoły wchodzą. A dotychczas nie wiedzieli? Bywało z tym różnie. Nie, no ja bardzo panią przepraszam. Pani w przeciwieństwie do mnie nie ma dziecka w szkole. A ja na przykład miałem jeszcze do niedawna, do czerwca troje, w tej chwili mam dwoje dzieci w szkole. I niech się pani nie gniewa, jeśli moje dziecko ma mieć spotkania jakieś z kimś innym niż nauczyciel, to ja mam pełne prawo wiedzieć, kto to jest, ja to wiem i nie widzę tu żadnego problemu, jakiegoś kłopotu. Jeśli chciałbym na przykład, żeby moje dziecko nie uczestniczyło w tym spotkaniu, bo się na przykład nie zgadzam, to gwarantuję pani, że znalazłbym bardzo łatwy sposób, by to dyrekcji szkoły zakomunikować. Bardzo jestem zadowolona, że pan ma akurat taki komfort i chodzi pan, komfort? Pańskie dziecko. Moje dziecko chodzi do normalnej, publicznej szkoły. Szkoły publicznej, świetnie, świadomość pana praw rodzicielskich jest duża, ale w takim razie tym lepiej chyba. Tym lepiej chyba, nie, panie redaktorze, w takim razie tym lepiej chyba, że ta sprawa zostanie uregulowana jeszcze lepiej. A czyli na po czym prostu polega ta lepszość? Jeszcze lepiej to będzie tak, że na przykład na stronie kuratora będzie dokładnie opisany program zajęć takiej organizacji pozarządowej, z którym rodzice, jak będą chcieli, będą mogli się zapoznać, nie szukać, nie pytać, nie dowiadywać, tylko on po prostu obligatoryjnie będzie musiał być tam umieszczony. I obligatoryjnie, już kończę, proszę, drugie zdanie. I obligatoryjnie każdy rodzic będzie musiał, a nie mógł, wyrazić zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w takich zajęciach. Bo jeśli się nie zgodzi pod
przymusem. Nie pod przymusem, tylko po prostu, jeśli na przykład nie jest jak pan zainteresowany i się nie dowiaduje, nie docieka, no tak, tylko, że wie pani, to teoretycznie wrażenie, że było możliwe, dziecko z kąpielą, no bo da pani taki przykład. Że uczestniczyło dziecko w zajęciach, o których rodzic nie wiedział. Dziękuję, skończyłam zdanie. Ja wiem, was, was najbardziej boli, że tam będzie jakaś propaganda LGBT. No tylko, że ogromna większość szkół nie organizuje spotkań na temat LGBT, tylko na przykład organizuje spotkania na temat ruchu drogowego, albo spotkania na temat pierwszej pomocy, albo spotkania na temat ochrony środowiska, czyli sprzątaj smarku w parku. No tylko to pani teraz żąda, żeby każdy z tych rodziców na takie spotkanie z panem policjantem w sprawie ruchu drogowego musiał wypisywać zgodę. Na spotkanie z panią albo z panem, która uczy na przykład zasad pierwszej pomocy, też muszę wypisywać zgodę. I dla odmiany na spotkanie o tym, że sprzątaj smarku w parku, też będę musiał wypisywać zgodę. Ja w imieniu rodziców polskich chcę pani bardzo serdecznie podziękować. Naprawdę. Ale co marzyliśmy w tym złego, że rodzic się dowie i że musi wyrazić zgodę, i że rzecz dotyczy jego wychowania, jego dziecka. Panie redaktorze, sprowadził pan do LGBT. Ja chcę powiedzieć, że idzie o to, żeby w ogóle kwestie ideologiczne, z jakąkolwiek ideologią związane, nie znalazły się w pani przestrzeni minister, Pani poseł, nie chcę używać tego argumentu zbyt często. Niemniej jednak, pani poseł, pani już dawno nie ma dziecka w szkole. No nie tak dawno. No i miała pani tego jedynego synka w jednej szkole. Ja natomiast zwiedzałem parę szkół, bośmy się przeprowadzili, bo coś tam nieważne. Moje dzieci chodzą do szkoły i do normalnych szkół, żeby była jasność, nie jakichś przedziwnych, wypasionych, Bóg wie co. No normalnych szkół, lepszych, gorszych, nieważne. W każdym razie to jest to, o czym pani mówi, to są jakieś... No baśnie o żelaznym wilku. Ogromna większość tych spotkań dotyczy właśnie tego, o czym mówiłem. Ale ja się tam nie ma żadnej ideologii. Te spotkania będą dalej kontynuowane. No tylko, i, że pani chce, żebyśmy musieli za każdym razem wypisywać papierki. No naprawdę, po prostu marzę o tym, żeby jeszcze tym dzieciakom wypisać te papiery. Ja chcę i temu służy ten projekt, żeby rodzice mieli pewność, w czym dzieci uczestniczą, nie, i żeby wyrażali temu, żeby na to zgodę. Panie redaktorze, ale tak jest. No po prostu tak jest. No. Ja bardzo się cieszę, że pan jest zadowolony i że pańska współpraca ze szkołą jest bardzo dobra, ale informuję pana, że dzięki temu projektowi dla wielu rodziców będzie lepsza. Aha. A proszę mi powiedzieć w takim razie, a co dotychczas stało na przeszkodzie, by rodzice, nie wiem, na przykład mogli swoje prawa rodzicielskie egzekwować? Co zmieniło Lex Czarnek w tej sprawie? Dotychczas było tak, że... Pani tego nie wie, jak było dotychczas, bo pani, mówię, nie ma dziecka w szkole, nie jest pani nauczycielką, więc pani tego nie wie. To spróbujmy. Jednak wiem. Dotychczas było tak w praktyce, bo się interesuje przestrzenią... Od jakiego ministra? Interesuje się obszar związany z edukacją, z ustrojem szkolnym, to jest coś, czym się zajmuję w polityce, więc proszę mi wiedzieć, że skoro się interesuje, to jestem w stanie się dowiedzieć. Więc w praktyce wyglądało to tak po prostu, że rzeczywiście decyzje o tym, jaka organizacja pozarządowa wchodzi na teren szkoły, podejmowane były w gronie dyrekcji kilkorga rodziców, którzy są zaangażowani w radach rodziców. I proszę mi wierzyć, że są tacy, którzy się tym nie interesowali, nie byli zaciekawieni. No teraz będą musieli, no po prostu, no siłą rzeczy. I nie widzę w tym nic złego, szanowny panie redaktorze. Nie widzę w tym nic złego, że rodzic będzie musiał zainteresować się tym, w jakich zajęciach pozarządowych, organizowanych przez szkołę, uczestniczy jego dziecko. Na Boga, co w tym jest złego? Nie znam pani Barbary Nowak. Nie wie pani, o kim mówię. Jest kuratorem małopolskim. Tak. Powinna nadal zostać na tym stanowisku, czy powinna je stracić? Nie znam pani kurator Barbary Nowak. Pani jest znam szefową tylko, Sejmowej znam Komisji tylko, Edukacji. No panie redaktorze, przypomnę, znam panie, tylko medialne doniesienia i komentarze związane z panią kurator. Natomiast w kontekście ustawy, o której rozmawiamy, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością i pewnością, że nasz kurator dolnośląski, Roman Kowalczyk, na pewno będzie z tego projektu świetnie korzystał pozwoli, i rodzice mogą się nie obawiać, jest że będzie pani szefową Sejmowej Komisji Edukacji. Pani pozwoli, że pani to przypomnę. Pani poseł jest pani szefową tej komisji. Ja podkreśla pani swoją wiedzę na temat polskiej szkoły. Stąd moje pytanie o to, co robi pani kurator Nowak. Jak pani być może wie, no skoro się pani interesuje, to zapewne pani wie to na pewno. Minister Czarnek
pouczył panią Nowak, że skoro nie zna się na szczepionkach, to nie powinna się wypowiadać. Pani Nowak tymczasem dalej ma swoje zdanie w tej sprawie. Jest to zdanie odrębne niż zdanie ekspertów. I pani Nowak z tego swojego prawa korzysta. Pani Nowak jest w ogóle bardzo zainteresowana polityką, więc oczywiście jest w Polsce całkowita dowolność. Pani Nowak może startować do Sejmu, do Senatu, do czegokolwiek. Tylko czy naprawdę osoba o tak, tak politycznym temperamencie powinna zajmować się szkołą? Bezpośrednim szefem pani kurator Małopolskiej jest pan minister Przemysław Czarnek i do niego należy decyzja, czy się z nią dobrze, czy źle współpracuje i czy ten szum medialny, bo tak najkrócej można powiedzieć, związany z jej działalnością nie szkodzi rzeczywiście samemu, samemu działaniu idei i funkcjonowaniu kuratorium. To oddaje jego ocenie. Ja mogę powiedzieć chwileczkę. O swoją ocenę. Jeśli chodzi o nie, posłów. No, pani minister, ale ja pani mogę poseł, oceniać. Panie redaktorze, pani moment, poseł, bo mamy półtorej minuty. Ja bym bardzo chciał, żeby pani na koniec tej rozmowy raz odpowiedziała na zadane pytanie. Ależ odpowiadam super. Nieustannie. Na wszystkie pytania ma pani rację, odpowiada pani nieustannie. Powiem jeszcze raz wobec tego. Nie znam pani kurator Nowak. A może czas się... Znam może... kuratora Dolnośląskiego. Jego pracę oceniam bardzo wysoko. Natomiast zgadzam się, nawiązał pan do wypowiedzi związanych ze szczepieniami, za które przepraszała i bardzo dobrze, bo były nie na miejscu. Naszym gościem była Mirosława Stachowiak-Różecka. To warto poznać. Pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości, która nie zna nazwiska ministra finansów, nie zna wiceministra finansów oraz nie zna finansów w tej chwili, oraz panie redaktorze. Nie zna Barbary Nowak, chociaż jest szefową Komisji Edukacji. Następnym kuratorów razem musi znać minister. Spróbujemy też zapraszać kogoś, kto wie. Kuratorzy bezpośrednio podlegają ministrom. Obiecuję panie redaktorze, to państwu, że pan dobrze wie, czym zajmuje się Sejm i Komisja Sejmowa. Nie żeby nam to się udawało. To władza wykonawcza. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Czy jest jeszcze... Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo było mi miło. Jeśli pani chciała jeszcze coś powiedzieć, to jeszcze jakieś oświadczenie? Nie, odpowiadałam na pytania. Dobrze. Bardzo starałam się zwięźle. Bardzo pani dziękuję, miłego weekendu. Jak mój temperament? Do widzenia. Dziękuję.